Witam serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Shadows the Hedgehogs. Huh? What the? Can this be? Who are you? Listen up, Shadow Androids. The Eggman fleet is strong, but those black creatures are a formidable adversary. I must return to the base to devise a new plan. Shadow Android? Am I an android too? Back to my base and restore order. Help me get away from these pesky gun soldiers who are on my tail. Are you the original? If you are searching for Eggman, he's fleeing aboard his airship, the Egg-Mono. If you wish to confront him, then help me ground his vessel. Rus mogłaby więcej mówić Shadowowi. Naprawdę. Przecież ona wiedziała, co się wydarzyło w Sonic Adventure 2. Widziała duże ilości Shadowów naraz w Sonic Heroes i nic nie powiedziała Shadowowi na ten temat. Ani na temat tego, co było w Sonic Adventure 2, na temat tego, jak jakiś tam Shadow próbował rozwalić planetę, ani także tego, co było na samym końcu Sonic Heroes, że jest pewne prawdopodobieństwo, że Shadow jest robotem, co w sumie można byłoby bardzo łatwo sprawdzić. Wystarczy, żebym wziął nóż, a w tej grze są noże, ewentualnie jakieś noże, miecze, czy właściwie to cokolwiek, i po prostu się delikatnie skaleczyć. Jak zobaczy krew, to znaczy, że nie jest androidem. Jeśli zobaczy kable, no to wtedy wiadomo, że jest. No i wtedy będzie problem, dlatego że trzeba będzie strzelić, bo jeśli jest androidem, to znaczy, że to się nie zraśnie. Bo co innego, jakby był klonem? Wtedy to nie byłoby jasne. Ale jako, że dr Eggman powiedział androidy, no to wtedy wszystko jest jasne. Krwawi prawdziwy, nie krwawi nieprawdziwy. Bardzo proste. Chociaż z drugiej strony ten plan mógłby nie wypalić, biorąc pod uwagę, że Shadow, kiedy jest ranny, to krwawi pierścieniami, co również się zdawało Metal Sonicowi w Sonic 4 Episode 1, więc chyba raczej nie możemy tego wziąć pod uwagę. Trzeba jednak przejść resztę gry, żeby rozwiązać tą zagadkę. Zagadkę, która była cliffhangerem w Sonic Heroes i wszyscy oczekiwali odpowiedzi na to pytanie. Na tym poziomie pojawia się nowy typ przeciwników, najbardziej upierdliwy ze wszystkich robotów doktora Eggmana. Otóż tym nowym typem przeciwników są androidy Shadowa. I są takie irytujące, dlatego że ciężko je trafić rakietnicą. Są takie malutkie, takie tycie, że kiedy Shadow strzela w nie rakietą, to wtedy te rakiety lecą nad nimi, przez co bardzo ciężko trafić. Teraz próbuję zaatakować Chomik atakiem, dlatego że wiem, że wysiłek z atakowaniem poprzez rakietę po prostu nie ma sensu. Chomik ataki się tutaj sprawdzają lepiej, bo po prostu trafiają. Już lepszy sobie chomik atak od rakietnicy, która po prostu nie trafia i przelatuje nad celem. Chociaż z drugiej strony, kiedy się strzela do niej z bronią z automatycznym namierzaniem, to nie jest tak źle. Jednakże na tym poziomie główną bronią, którą będziemy dysponować, jest rakietnica. Musimy ją wykorzystać do tego, żeby zestrzelić balon doktora Eggmana. Oczywiście, jeśli wykonujemy dobrą misję. Dlatego, że jeśli wykonujemy złą, no to oczywiście trzeba zignorować tego balona i zamiast tego atakować wszystkie roboty Gun i zestrzelić wszystkie co do jednego, więc to jest jedna z tych misji, których nie za bardzo lubię. Natomiast uwielbiam tę misję ze strzeleniem czegoś, co biegnie z nami przez poziom. No po prostu je uwielbiam, dlatego zdecydowałem się, że tą misję przejdę jako pierwszą. Właśnie zdobyłem kluczyk. Oprócz rakietnic, dość często na tym poziomie również wykorzystuje się te łaziki, które co prawda są wolne, ale za to bardzo wysoko skaczą. Dzięki nim możemy się dostać na górny poziom, dzięki któremu możemy sobie rozgnieść parę robotów poprzez naskakiwanie im na łeb, a także uzyskanie dostępu do Egg Balloona, który jest umiejscowiony dosyć wysoko, więc musimy się tam dostać, żeby go sięgnąć, bo jeśli byśmy poszli dołem, no to widzicie, jest trochę za wysoko, nie dałoby się go zestrzelić. A tak jak jesteśmy wysoko, no to możemy podskoczyć i strzelać, i strzelać, i strzelać, i strzelać. Tutaj mamy dwie opcje, możemy albo powoli platformować,
albo możemy zrobić serię homing ataków, a następnie Lightspeed Dasher. Na całe szczęście Shadowy Hedgehog jest pierwszą grą w tej serii, której Lightspeed Dash można uznać za naprawiony. Sonic Adventure 2, delikatnie to ujmując, Lightspeed Dash nie był godny zaufania. Szczególnie jeśli grał jako Sonic, który dodatkowo pod dokładnie tym samym przyciskiem miał Bounce Bracelet. A jako że takie łańcuszki z pierścieni dość często znajdowały się nad bezdennymi przepaściami, to zamiast przelecieć nad nimi, to Sonic po prostu rzucał się z większą prędkością w przepaść. Jeśli się grało jako Shadow, to jeszcze nie było tak źle, dlatego że Shadow mógł po prostu spamować ten przycisk, spamować, aż w końcu ten Lightspeed Dash był zrobiony bez rzucania się w przepaść. W przypadku Sonic Heroes było już nieco lepiej, ale i tak nie było dobrze. Dość często mi się zdarzało, że zamiast Lightspeed Dashu wychodziło Tornado. Tornado na szczęście nie było aż takie złe jak rzucanie się w przepaść, przez co można było się odratować, ale i tak nie było aż takie fajne jak zrobienie Lightspeed Dashu dokładnie wtedy, kiedy się chciało. Do tego jeszcze czasami w Sonic Heroes czasami leciało się w zupełnie innym kierunku. Natomiast w Shadowle jest na to oddzielny przycisk, który zupełnie nie przeszkadza, przez co Lightspeed Dash się robi znacznie lepiej. You can't escape me, Doctor. I will find the truth from you. Brzmi to jakby Doktor był na pokładzie i Shadow właśnie go zamordował, to raczej by się zbyt wiele od niego nie dowiedział. Perfect. Eggman detected. Approaching this direction. Shadow and Omega? Why, you traitors! You two are going to stop me? Move aside! Doctor, please, I need to know. Those androids, the ones that look like me, am I? Yes. What? You and Omega are my creations, but you betray me as you stand here before me. So now, I will destroy you both, turning you into scrap metal! Eggman, I will defeat you once and for all. This is what you get for turning against your master. A to co ty dostaniesz za umieszczenie potężnej wieżyczki w tym miejscu? Są dwie wieżyczki i można po prostu strzelać do Eggmana, strzelać. Skakujemy w jedną, może się zdawać, że Eggman jedną zniszczy. Z drugiej strony jest druga, a poza tym, w razie czego można jeszcze dokończyć Eggmana. I to był najłatwiejszy boss w tej grze, serio. Wystarczyło po prostu przejść do tyłu i strzelać. An android? Me? I don't believe you. Nie wiem, czy twórcy nie zrobili tak specjalnie, skoro uznali, że są inne walki z Eggbreakerem, więc tą zrobią najłatwiejszą, jaką tylko są w stanie. Shadow! I need to get back to my base and restore order. Help me get away from these pesky gun soldiers who are on my tail. Pomimo, że misja bohaterska jest tutaj naprawdę bardzo fajna, to jednak misja zła jest tutaj jedną z tych irytujących misji, gdzie musimy wyeliminować każdego jednego żołnierza, każdego jednego drona Gun, każdego jednego robota Gun, właściwie wszystko co należy do Gun. Co do jednego. W sumie to trochę się zastanawiam, czy tego typu misje nie powstały ze względu na ograniczenia czasowe. Sonic Heroes wyszło w 2004, Shadow the Hedgehog wyszło w 2005, więc przypuszczam, że twórcy mieli tylko rok na zrobienie tej gry. Raczej nie robili Heroes oraz Shadowa jednocześnie. W związku z tym mogli dojść do wniosku, że skoro nie zdążyli tutaj zrobić żadnej misji, to zrobią misję, w której po prostu trzeba zabić wszystkie roboty i tyle. W tej sekcji niestety, pomimo że są naszymi środkami, to i tak trzeba zabić wszystkie roboty, dlatego że w przeciwnym razie ta platforma się nie podniesie do góry. Eggman, zamiast narzekać, to byś po prostu aktywował tą platformę. No, zamiast tego musiałem te wszystkie roboty zniszczyć. A ja tutaj chciałem cię wspierać. Niszczyć tylko wrogie roboty, a ty mnie tutaj zmusiłeś do eliminowania twoich własnych. Jak tak mogłeś, doktorze, człowieku z IQ 300? Być może Sega tak bardzo się spieszyła, dlatego że wiedziała, że czas szóstej generacji konsol jest ograniczony. Ta gra wyszła na pierwszego Xboxa, PlayStation 2 oraz GameCube'a. Natomiast tuż za rogiem
miały wyjść Xbox 360, PlayStation 3 oraz Nintendo Revolution, które potem okazało się dołożyć. W międzyczasie na pewno też pracowali nad Sonic'iem Zero Fresh i wiedzieli, że gra z taką grafiką raczej powinna się pospieszyć, bo jeśli by na przykład była przedłużona o kolejny rok, no to niestety nikt by tego nie poprawił. Wtedy były inne czasy i przeskok pomiędzy konsolami był znacznie większy. W chwili obecnej nadal wychodzą gry na konsole 9 generacji, które mogłyby wyjść na konsolach 7, ale pomiędzy 6 a 7 to przeskok był gigantyczny. Więc w sumie trochę presja dla Segi była zrozumiała. Szczególnie jeśli wtedy nie wiedzieli, że Wii będzie takie słabe. No i jednocześnie potem musieli też pracować na Sonic and the Secret Rings. Sonic and the Secret Rings też było dość mocno ograniczone czasowo, w końcu Sega się uparła, żeby ta gra wyszła mniej więcej na premierę Wii. Nie jestem pewien, czy to była gra na premierę, czy dość blisko premiery, ale też musieli się bardzo spieszyć. Wtedy to były ciekawe czasy, że potrafiło wychodzić po kilka Soniców co roku. Shadow w 2005, do tego jeszcze Sonic Rush i to by właściwie wystarczyło. Zaraz potem Sonic Rivals, Sonic Zero Fresh, Sonic and the Secret Rings. To były czasy. Teraz nie ma czasów, nie ma Soników. Teraz jest 2021, w momencie kiedy to nagrywam. I nie było żadnego nowego Sonika od 2017, nie licząc spin-offa w postaci Team Sonic Racing. W sumie to chyba bym wolał, żeby częściej wychodziły gry, które są kompetentne, może średnie, nie idealne, ale wolałbym, żeby wychodziły częściej niż raz na 4 lata. Raz na 4 lata, no, trochę dla niej za mało, żeby jeszcze były jakieś mniejsze spin-offy, jakieś dwuwymiarowe gry, ale nic. I have a use for the doctor. I won't let you humans interfere with my plans. Do zobaczenia w następnym odcinku. Zagrajmy w Shadow the Hedgehog. Perfect.